dzisiaj mięsa, a mnie, zaproponował posadę dyrektora. I cóż z tym dziwnego, to dobry lis, w życiu aż pełno taki. No nie, panie szanowny, przyszliśmy tu po to, by doktor rozstrzygnął decyzję w szlachturze. Lis, który zakłada hodowlę kur, czy kogut, który hoduje lisy? Wiele ma. A ty co o tym myślisz? Nic, cierpliwie czekam na starcie przedsiębiorstwa. Ale miałam sen. Taki piękny miałam sen. O! Lepisz? Nie! 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 Moja maja jest totalnie zapisana! Ten auto podjadł! Ona rzeczywiście ma rację. I coraz silniejsze mam wrażenie, ta bajka jest fatalnie napisana. Autor zaprogramował ich w taki sposób, że wszystko zgadza się tylko do pewnego momentu, a potem zaczynają się sprzeczności. Ale może autor się zreflektuje, coś skreśli, coś doda, coś zmieni i rzecz się wyjaśni. Bo było to tak. Królewicz, choć plecy bolały go coraz bardziej, lecz rozumiał położenie królewny i szczerze z nią sympatyzował. Trwali więc, lecz ani królewna nie była szczęśliwa, bo nie miała pewności, że będą trwali tak wiecznie, ani królewicz, bo nie wiedział, że tylko tymczasowo. Zresztą on zawsze miał dylemat. Aż w końcu, po pewnym czasie, tak się odzywał. Ach, zapaliłbym sobie. Choć skończyły mi się zapały. Z drugiej strony, palenie szkodliwe jest. Ach, tyle mamy. O, czy pozwolisz, że po zapałki sobie skoczę? Ale czy wrócisz? Oczywiście, że wrócę. Ja tylko po zapałki z powrotem. Okropnie palić się chcę. Zamyśliła się Kleja. Z jednej strony jej mądrość nakazywała jej sceptyczność, ale z drugiej strony jej dobrość, a była dobra, jak się rzekło. Sprawiało, że było jej żal królewicza gnębionego głodem i zatymu. Jakże to tak męczy tu kochanego? Więc powiedziała ze smutkiem. Iść. Bo mądrość z dobrocią się nie pogodziła. I poszedł królewicz. Palić mu się rzeczywiście chciało i zapałek rzeczywiście potrzebował. Więc pod tym względem był prawdomówny. Co do reszty. Miał nadzieję, że przy pomocy tej częściowej prawdy uda mu się wyruszyć wyrzuty sumienia w prawie całości. Bo cała reszta była kłamstwem. Bo czy część prawdy to już kłamstwo? Wiele ma. Tak czy owak, Królewicz miał nadzieję, że częściową prawdą odkupi w sumieniu swoim kłamstwo całościowe. Płoną oczywiście. Kończąc tę smutną historię, trzeba dodać, że biedna królewna śpi teraz nieustannie, by skrócić to oczekiwanie. Witam pana, literata. Widziałeś pan? Słowackiego Nima? Tu Nima i Nima? Pan jest. Chodź pan. No to co szalonego pana do mnie sprowadza? Otóż, odkąd pamiętam, w życiu zawsze, ale to zawsze towarzyszyło mi dylemat. Zaczęło się to, kiedy w 16 roku życia wyskoczył mi na twarzy nos. Duży, tak zwany orl, szczególnie wydatny do jeszcze niezupełnie uformowanej reszty. Przedtem miałem nos zwyczajny, umiarkowany i prosty, nie zwracający niczyjej uwagi, zwłaszcza mojej. No wie pan to, w pewnym wieku, pewne dysproporcje ciała, w szczególności twarzy, to rzecz rzeczywista. Pewnego dnia, korzystając z obecności starszej w domu, chciałem znaleźć odpowiedź na pytanie, czy mogę w ogóle podobać się dziewczętom? I co szanowny kolega poczynił dalej ze swoim spostrzeżeniem i rozpędką? Otóż dzień był pamiętny i odkrycie straszne. Od tamtego czasu zaczęły się w moim życiu różne pytania i dylematy. Czy kobiety nie zaakceptują? Ba, czy społeczeństwo nie zaakceptuje? I tak męczę się od wielu lat. Wszystko nabiera dla mnie dodatkowego wymiaru. Kawa? Herbata? Palić czy może jednak nie? Dwurzędówka czy jedno? Jak żyć, panie doktorze, jak żyć?
Siedzę pan. Dylematy życiowe. Powiada pan. Pozwoli pan, że opowiem panu pewną historię. Przygodę tutaj. Przyszedł do mnie jakiś kolega. Dziś szanowany psychiatra. No jak to w życiu bywa? Usiedliśmy przy butelce, która była pełna tylko do czasu. Życie, proszę pana, jest tajemnicą. Od ta butelka właśnie. Kto wie, jest ona do połowy pusta, do połowy pełna. Może jedno i drugie. A widzi pan, w tym jest cały problem, cały mały kamień. Bo proszę pana, wszystko jest zwierzę. Wszystko. Wracając do nowego spotkania z moim serdecznym przyjacielem. On od razu znalazł rozwiązanie dylematu. Mówiąc do mnie, to może ją opróżnimy od razu, żeby problemów sobie nie robić. Ja to się, oczywiście, bardzo chętnie, ale ze względu też pozostanie. Sensacja! Gdyby ci to powiedział ktoś inny, nie uwierzyłbyś. Ale teraz usłyszysz to ode mnie. Z pierwszej ręki, że tak powiem. Dobra, mów. Czy pamiętasz, jak cię kiedyś okradłem? Załóżmy, że pamiętam. No i co z tego? No to ja mam teraz wyrzuty sumienia. Pieniądze chcesz mi oddać? Nie mówmy o drobiazgach. Najważniejsza jest wrażliwość moralna. Pod tym względem jestem w porządku. Naprawdę? Ty nie masz pojęcia, jak ja się męczę. Zrujnowałem cię. Pędziłem wnętrze. Serce mi pęka, kiedy teraz o tym myślę. Nie no, chłopie. Bardzo mi przykro, naprawdę. No chyba. Z gorszego niż wyrzuty sumienia. A pamiętasz, jak zaskarżyłeś mnie o kradzież i dostałeś wyrok za oszczerstwo? Mój szwagier, śpieć pan nad jego duszą? Był wtedy ważnym urzędnikiem. Teraz szwagier śni mi się po nocach, kiwa głową i mówi nieładnie, oj nieładnie. Szwagier przesadza. Ja nigdy sobie tego nie wybaczę. A pamiętasz, jak ujadłem ci żonę? Chwila słabości. Żadna chwila. Ja to zrobiłem z premedytacją. Zagroziłem jej, że jeśli nie ulegnie, dostaniesz 10 lat zamiast 5. To był szantaż. Droga, co ci nie stało? Jak to zrobię? No normalnie, człowieku. Jesteś zwyczajnie przewrażliwiony. A teraz wybacz, nie mam dla ciebie czasu. Nie mam poza twoje pierdoły, na twoje bałowski. Ale, cześć, trzymaj się. Ty gnoju, ty przemkramasz moralna, ty mówisz, że to nic, że to drobiazg, byle matury, byle szantaż.